Blisko 500 pływaków z całego kraju przyjechało do Mławy, by wziąć udział w otwartych zawodach pływackich o Puchar Północnego Mazowsza pod patronatem burmistrza Mławy. Dwudniowe zawody tradycyjnie już odbywały się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mamy taką fajną formułę, bo rano mamy eliminację, o 16:30 finały. Na czym to polega? Z każdego rocznika najlepsze 6 osób startuje w tym finale i dlatego są wtedy emocje, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na drugi dzień mamy same starty dłuższe, same 100-metrowe starty. Też oczywiście dla wszystkich. Nietypową formułę stosowaną podczas mławskich zawodów doceniają szkoleniowcy i pływacy. Dla startujących to niebywała szansa, aby poczuć atmosferę zmagań na najwyższym szczeblu. Pierwszego dnia jest coś, czego nie ma na innych zawodach, a więc to, co występuje już na Mistrzostwach Polski 14, 15 i tak dalej latków, czyli eliminacje poranne i finały popołudniowe. I tutaj zawodnicy bardzo często biją swoje rekordy. Młodzież jest bardzo zaangażowana, bo to jest nietypowa formuła zawodu. Normalnie taka formuła zawodu obowiązuje na Mistrzostwach Polski seniorów, a młodzież ma możliwość spróbowania tego tu. Czyli przyjeżdżają spróbować, jak to być potencjalnie mistrzem Polski. Więc mają eliminacje, a potem finały. I dla nich jest to bardzo duże przeżycie. Tak duże zawody jak te o Puchar Północnego Mazowsza odbywają się w Mławie 2 razy w roku. Nie dziwi więc fakt, że przyjeżdżają na nie pływacy z różnych stron kraju. O nagrody tym razem walczyli zawodnicy z 43 klubów. Te zawody stanowią i inne zawody stanowią integralną część treningu, przygotowań. I oczywiście decydują też o takiej motywacji do dalszej ciężkiej pracy w tygodniu. Bo jednak nie ukrywajmy, trening pływacki jest bardzo monotonny, ciężki. Od tej ścianki do ścianki, codziennie podobne zadania. Więc właśnie w takich zawodach szukamy motywacji. Ci zawodnicy dopiero część startuje, zaczyna. Ale oni się rozwijają z roku na rok. Mam możliwość to obserwowania, bo sędziuję te zawody rokrocznie i to jest postęp. Klub pływacki Puetwal Mława reprezentowało 60 zawodników. W sumie udało im się zdobyć 36 medali. Na zawodach pojawili się także debiutanci. Pływacy z roczników 2009 i 2010 po raz pierwszy zaliczyli występy na tak poważnej imprezie.